Radio Campus. Same sztosy. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Trudno uwierzyć, że to już 101 rozmowa na temat nowych technologii. Choć nasza dzisiejsza gościni jest tu po raz pierwszy w naszym studiu Radio Campus. Ale spotykamy się znów po wakacjach i kolejny sezon rusza po wakacyjnej przerwie, więc nie bez przypadku porozmawiamy dzisiaj o powrotach do szkół, powrotach na uczelnie, o dojazdach do naszych fantastycznych placówek edukacyjnych. I właśnie o tym porozmawiam dzisiaj z naszą znakomitą gościnią, debiutantką u nas, ale doświadczoną w opowiadaniu o tym, co robi, jest z nami Magda Kubecka. Uwaga, badaczka miasta, placemakerka, animatorka kultury, autorka programów kulturalno-społecznych, absolwentka kulturoznawstwa, absolwentka studiów doktoranckich. Magda, co jeszcze? Yy, współtwórczyni Fundacji Na Miejscu i takiej roli też tutaj dzisiaj musiała wstąpić, bo Fundacja Na Miejscu działa teraz już w szkołach i o tym będziemy chyba rozmawiać. I jeszcze, oczywiście, badaczka w ramach projektu Commobility, realizowanego w Delabie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć, Magdo. Dzień dobry, cześć. Rozmawiamy o dojazdach do szkoły, co wydaje się takim tematem, być może nie dla wszystkich, fascynującym i porywającym w samej swej istocie, ale jak spojrzymy na statystyki, to one są bezwzględne. Polskie dzieciaki, takie wielkomiejskie szczególnie dzieciaki, no prawie w połowie dojeżdżają do szkoły samochodami, czyli są dowożone przez rodziców, czy opiekunów, czy dziadków door to door samochodem. Tylko 35% dzieciaków chodzi na piechotę do szkoły, ale to pewnie ci szczęśliwcy, którzy mieszkają też niedaleko szkoły. No i jedna piąta jeździ komunikacją miejską. I to trochę mało tak, z perspektywy pewnej organizacji miasta te samochody mogą być pewnym problemem, a jest to może o tyle ważne, że unikamy komunikacji miejskiej, bo boimy się o bezpieczeństwo dzieci. A w związku z tym, że tych samochodów jest więcej, to boimy się jeszcze bardziej. No i to koło się zamyka. Magda, jak z tego wyjść, jak z tym żyć? I czy ta historia o dojazdach polskich, warszawskich jest jakimś ewenementem na tle Europy? Czy to tak po prostu wszędzie już jest? I to jest znak naszych czasów. Dużo bardzo pytań postawiła się, więc ja spróbuję jakoś tak w miarę po kolei się do tego odnieść. Te dane są pra prawdziwe w sensie jakby takim ogólniania, tak, jakiś, jakiś trendów i tego, co obserwujemy. One się bardzo różnicują ze względu na miasto, ale też ze względu na część miasta, albo dzielnice, albo w ogóle mówią nam bardzo dużo o tym, jak miasto wygląda, no bo zazwyczaj jest tak, że jeśli mamy taką gęstą sieć usług społecznych, tak zwanych, tak, ale żeby po prostu szkoła jest otoczona osiedlem mieszkaniowym, jeszcze jest dodatkowo taka dobra infrastruktura dla pieszych, albo transport Publiczny, no to to sprzyja takim doci takiemu docieraniu, właśnie powiedzmy, ekologicznemu, przyjemnemu na piechotę rowerem, albo ewentualnie tam dwa czy trzy przystanki tramwajem, czy autobusem. Taka sytuacja te, te statystyki zupełnie zmieniają szkoły i, i styl życia rodzin. W dzielnicach na obrzeżach miasta, albo w ogóle jakby takich dojeżdżających z przedmieści, tak, do, do, do szkoły. Odkąd skończyła się też rejonizacja i ludzie mogą wysyłać swoje, jakby, dzieci mogą trafiać do szkół spoza swojego rejonu, w pewnym sensie wybierać te szkoły, w wielu miastach tak, tak jest, no to w ogóle to już komplikuje nam tę sytuację, bo czasami na przykład wysyłamy dzieciaki do szkoły nie blisko domu, tylko blisko miejsca pracy. Ale jak z tego wyjść? No właśnie my nad tym się zastanawiamy w, w Comobility i różne osoby Osoby w projekcie patrzą na to z perspektywy ekonomicznej, społecznej, socjologicznej, transportowej. My bardzo mocno przyglądamy się takiej społeczności lokalnej i po prostu podwórkom. I szkołom, i sytuacji wokół konkretnych szkół. Yy, mamy trzy szkoły w Warszawie, z którymi pracujemy, i żeby tak naprawdę dobrze zrozumieć, co się tam dzieje, dlaczego kto dociera do szkoły w taki, a nie inny sposób, to po prostu bezpośrednio z nimi nie tylko rozmawiamy, ale też wychodzimy w teren yy, i wymyślamy, co można byłoby zrobić. Jak można byłoby zmienić taką sytuację i spowodować, że ten transport będzie trochę bardziej i bezpieczny, ale przede wszystkim zresztą taki ekologiczny, tak? taki zrównoważony? No właśnie, zróbmy krok wstecz, jak mogę, bo taką mamy tutaj tezę gdzieś zaszytą, że to dojeżdżanie samochodem to jest takie złe. Czy to jest takie złe faktycznie? No z perspektywy rodzica, tu już z Kasią rozmawiałyśmy poprzednio, jeszcze przed wakacjami, również badaczko w Waszym projekcie, o tym, że takie 15 minut rano dla matki z dzieckiem czy dwójką dzieci o tej 7.15 to potrafi zrobić dużą różnicę i może korzystać. Z takiego wygodnego środka transportu. Jakim jest samochód w dużej części, no jak nie popatrzymy na faktury za paliwo, ale jeśli popatrzymy na, na sam czas poranny, to dlaczego to jest złe? I czy to w ogóle jest złe? Czy musimy unikać tych samochodów, a jeśli tak, to z jakich powodów one są takie negatywne? To jest złe. Taką my sobie gdzieś postawiliśmy tezę w, w projekcie Comobility, ale już się z tego tłumaczę. W samochodów w miastach, w polskich miastach jest za dużo. Nie możemy sobie dłużej pozwalać na taką sytuację, że mamy y, statystycznie ponad jeden samochód na gospodarstwo domowe. Ulice są zakorkowane, jakby m, część miast się kurczy, ale te największe miasta się rozrastają. Rozrastają się też ich przedmieścia. Y, już w tej chwili sytuacja jest dosyć dramatyczna. Przy bardzo wysokiej, y, y, dobrej jakości transportu publicznego. Więc to jest też taki paradoks pewien, że w Warszawie jest świetny transport publiczny, a bardzo duża też obecność samochodów. W niektórych miastach ten transport publiczny nie jest aż tak genialny, na przykład w niektórych niemieckich miastach, a ludzie jednak z niego korzystają. Trochę inna jest sytuacja z użytkownikami rowerów. Tak, w Polsce tych rowerów cały czas statystycznie na ulicach jest, jest mało. No ale dlaczego jest zła? No dlatego jest zła, że te, te korki to jest, to jest oczywista rzecz, no ale to wpływa też oczywiście na jakość powietrza, na bezpieczeństwo, na wygląd miast i to, jak one w ogóle wyglądają. Tak, Funkcjonowanie, tak? funkcjonowanie znaczy, Jeśli samochody pełnią taką kluczową rolę i są głównym aktorem na ulicach, no to ulice wyglądają tak, jak wyglądają. No nie są takim miejscem, gdzie przy okazji chcemy też iść na spacer i przebywać. Znaczy, to, to jest pewne i to już chyba nie jest nawet bardzo dyskusyjne wśród różnych opcji i, i grup, które zajmują się rozwojem miasta, że my musimy troszeczkę to jakby przerwać takie błędne koło. I my ten, tę grupę rodziców odwożących dzieciaki do swoje dzieci do szkół celowo wzięliśmy na warsztat, bo my byśmy sobie życzyli, żeby to się w ogóle w mieście zmieniło, nie żeby w ogóle mniej samochodów było, prywatnych. Natomiast rodzice z dziećmi są trudną grupą, są nieoczywistą grupą. My rozumiemy te wszystkie argumenty, dlaczego wygodnie i fajnie i bezpiecznie i szybko, niekoniecznie już teraz tanio, ani zdrowo, ale jednak wygodnie dowozi dzieciaki do szkół i pomyśleliśmy, jak my zrozumiemy motywację tych, tej grupy i spróbujemy znaleźć rozwiązania dla nich dostosowane, no to to może być jakoś uniwersalne to rozwiązanie, że to jest celowo taka grupa dobrana, która nie jest, nie jest oczywista. No bo to, żeby nie wiem, młodych y, ludzi, którzy chętnie rowerem się przemieszczają, zachęcić do tego, żeby trochę więcej tym rowerem się przejeżdża, przemieszczali, to nie jest żadna sztuka. No my tutaj sobie trochę bardziej ambitne zadanie postawiliśmy. Jakie są te motywacje, które możecie jakoś, nie powiem, przekupić, ale w które tony można uderzyć, żeby namówić takie mamy i tatów, którzy rano borykają się z wyzwaniami codzienności, namówić na to, żeby pojechali jednak metrem albo hulajnogą, bo przecież to też są takie środki transportu własnego. Nie myślę nawet o elektrycznych hulajnogach, tylko takich własnych czy, tak. czy, 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 czy rowery. Co można powiedzieć, bo wtedy z Kasią Archanowicz właśnie o tym rozmawiałyśmy, jakie argumenty przemawiają do rodziców, e, którzy w perspektywie mogliby zmienić te nawyki komunikacyjne, no poza ekonomicznym czy finansowym. Tak, ten się staje coraz ważniejszy, a to jakby jest trochę też niezależny od nas. Natomiast się, to ciekawie też sprzęga z tym, co się dzieje tak globalnie. Natomiast ta, ten argument bezpieczeństwa pojawia się w ogóle chyba najczęściej. To znaczy, to jest bariera. Dlaczego nie posyłam mojego dziecka samego do szkoły, powiedzmy takiego dziewięcioletniego, do trzeciej klasy, no bo boję się jego bezpieczeństwo. Zarówno takie bezpieczeństwo, że, że grozi mu coś ze strony być może innych ludzi, dorosłych, ale raczej Bezpieczeństwo drogowe. Znaczy, po prostu najczęściej na drodze z domu do szkoły jest jakieś przynajmniej jedno bardzo niebezpieczne przejście, albo, albo trzeba przejść w nieoznakowanym miejscu, albo jest ogromny ruch. Troszkę zmieniła się prawdopodobnie sytuacja, kiedy zmieniły się też przepisy i yy, piesi mają pierwszeństwo na przejściu. Natomiast, yy, no to niektórzy ludzie mówią, że jest jeszcze może gorzej, no bo dziecku się wydaje, że może wejść i się mu tam należy to pierwszeństwo, a samochody czasem jednak jadą mimo to. Więc my jakby z tym bezpieczeństwem bardzo mocno pracujemy tak mogę powiedzieć. to czy zastanawiamy się, co je realnie mogłoby zwiększyć wokół szkoły. Tylko problem jest taki, bo miasta, urzędy miasta, na przykład zarządy dróg miejskich doskonale zdaje sobie sprawę z takich wyzwań, że jest koło szkoły niebezpieczne przejście. Poprawia też tę sytuację. No tylko, że czasem po drodze ludzie, jaki dochodzą z różnych stron, to może być przejście bardzo blisko domu, nie tak blisko szkoły, ale ono musi je pokonać. Tak więc jest po prostu tak naprawdę mapujemy cały ten szeroki obszar wokół szkoły i patrzymy, gdzie tam, gdzie są te takie płapki. No i tutaj mogą być po prostu bardzo konkretne infrastrukturalne zmiany. Światła, tak zwany pan Lizak, tak? osoba, która pomaga dzieciakom bezpiecznie przejść, yy, przebudowa. Yy, ale bardzo często też tak naprawdę chodzi o pewne, albo rozbijanie mitów, bo czasami nam się wydaje, że jest niebezpiecznie. To jest kwestia czasami przygotowania dzieci, troszeczkę innego. Albo na przykład znalezienia alternatywnej drogi. I teraz mm -hmm. z rodzicami w ogóle trochę pracujemy nad tym, czy wy kiedyś myśleliście, żeby pójść 3 minuty dłużej, i troszkę bardziej okrężną drogą, a ale y, na przykład unikając jednego takiego niebezpiecznego miejsca i przechodząc troszkę dookoła. Straszne to jest, że musimy iść dalej, żeby samochody mogły sobie tak Trzy minuty, rano. Więc to jest doskonale. Tak też odprowadzam codziennie, albo co, co jakiś czas swoje dziecko do szkoły, ale... Y, no, to jest, Więc mówię, to jest naprawdę straszne, że musimy szukać takich rozwiązań, ale no tak trochę sprawdzamy, co by zadziałało. I to jest bezpieczeństwo. Drugi taki duży temat, temat, mit, nie, nie, nie wiem czy mit, taki temat, z którym my się mierzymy, to jest pogoda. No bo świetnie się na przykład jeździ rowerem i hulajnogą w maju, w czerwcu i we wrześniu, no ale większość roku szkolnego jest w miesiącach, gdzie jest deszczowo i zimno. No i ten rower już jest o wiele trudniej wyciągnąć i wsiąść na niego rano, jeśli pada. Pamiętam, się... że był w ubiegłym roku tak zwany rowerowy maj i dzieciaki w szkołach były zachęcane do tego, żeby dojeżdżać. Być może to nie jeden raz był, ale jeden raz to pamiętam tę akcję dobrze, żeby jechać rowerem, hulajnogą lub innym środkiem transportu własnego, nożnego. No i były takie dni, kiedy właśnie padał deszcz i to w maju też się przecież zdarza. Tak. I pamiętam, że procent dzieciaków, które wtedy decydowały się na rower, no gwałtownie spadał, no bo jednak ciepełko w samochodzie domowym czy gdzieś tam w tramwaju, autobusie. A tu ten no, wzgląd na pogodę przy polskiej niepewnej pogodzie w niektórych miesiącach jest pewnie nie bez znaczenia. Dokładnie. I teraz co zrobić, żeby być taką, wie, taką wiesz, drugą Kopenhagą czy Amsterdamem? Gdzie też gdzie... nie straszny. Gdzie też nie straszny. I naprawdę no, widziałam, widziałam to i doświadczyłam tego na własnej skórze, że naprawdę jest styczeń albo luty, jest bardzo zimno, jest wietrznie, jest, jest wilgotno, może tam tak nie śnieży i nie jest minus 20, ale potrafi być bardzo nieprzyjemnie, a całe rodziny tymi rowerami jeżdżą. Mają lepszą infrastrukturę rowerową i inną kulturę jazdy to no, ale ta kwestia pogody jest w jakimś sensie może się wydać obiektywna, tak? że to jest po prostu takie gdzieś, no my sobie to musimy trochę przestawić w głowach i po prostu się przygotować. Oni mają takie powiedzenie, że nie ma złej pogody na rower, jest zły ciuch. No i my jeden z naszych eksperymentów polega też na rowerowa moda deszczowa, na tym, żeby zobaczyć co my musimy na siebie założyć, jak dobrać ten, ten ciuch, nie tylko dla dziecka, jego czasem łatwiej jest ubrać na deszcz, tylko dla dorosłego, który musi z tym dzieckiem pojechać, a jednocześnie nie wiem, potem w pracy na przykład elegancko wyglądać, tak? Jakby co, co zrobić i jak te, te patenty na przykład właśnie z, z takich krajów skandynawskich przenieść na, na polski grunt, żeby polskich miast, żeby to się, mogło, to się mogło udać. Ale jest też dużo takich rzeczy, które są troszkę może mniejszego kalibru, bo to są chyba takie dwa bezpieczeństwa i takie dwie duże, dwa, dwie duże bariery. Ale też, też widzimy, że czasami rodzice po prostu trochę nie mają takiej refleksji. Yy, I że czasami to, to jest taka decyzja właśnie, no, no tak samochodem czy na piechotę. I jak się tak zaczyna to drążyć i oni rozumieją, na przykład pokazujemy teraz ogromną korzyść takiego ruchu na świeżym powietrzu i spaceru przed szkołą. Po prostu zwiększa koncentrację, pozwala się dziecku przygotować do tego wejścia do szkoły w zupełnie inny sposób. I wyrabia sposób. się kroki, to do rodziców Dokładnie, jest argument, prawda? też. Więc jak sobie tak trochę to uświadomimy, to okazuje się, że my czasem możemy zmienić, wymaga to jakiegoś naszego dodatkowego wkładu, ale możemy zmienić te przyzwyczajenia tak dość bezboleśnie, przynajmniej przez ileś dni w roku, tak? A to już jest coś. A czy rodzice myślą o ekologii? bardzo mało. Na to też chyba właśnie wskazują tutaj wyniki naszych badań. Dzieci bardzo lubią ten, ten argument, ale to tak jak z segregowaniem śmieci, to dzieci się stają tak zwanymi ekoterrorystami bardzo często, jak one się nauczą w szkole, że trzeba segregować, to one gdzieś tam egzekwują to w domach, tak? Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby taki mechanizm nastąpił, ale wydaje się, że to jest takie, to, to przełożenie nasze, takie poczucie, że co z tego, że ja jedna wsiadę dzisiaj do samochodu, to jest tak abstrakcyjne, to tak w tak małym stopniu zmienia sytuację, kiedy zakorkowana jest ulica przez trzy godziny i są tam setki samochodów, no ale wiadomo, tak no, to, 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 jakby to zawsze tak, tak działa, że ta taka jednostkowa decyzja wydaje się pozornie nie, nieistotna, no ale się jest, jest częścią składową tej całej układanki, więc my tego argumentu też używamy, ale jest chyba, hmm, wydaje nam się, że jest mniej skuteczny, że mniej trafia. Tak, wtedy też z Kasią rozmawiałyśmy, że to jednak jest argument, który teoretycznie powinien trafiać w nasze serduszka, a praktycznie są inne względy dużo bardziej dotykające nas na co dzień. E, ale Magda, mówimy o takiej teorii, o badaniu, oglądaniu, przyglądaniu się, natomiast wyprowadzicie, uwaga, interwencje. I to nie takie interwencje, czy przygotowujecie interwencje, nie takie interwencje, jak kojarzą nam się być może z interwencjami zakończonymi mm, opłatą dodatkową, mówiąc delikatnie, tylko interwencje w dobrej sprawie, bo chcecie nie tylko dowiedzieć się, dlaczego. Tak to działa, ale też zmienić te nasze nawyki. Na czym polegają te Wasze szkolne interwencje i, i, i co Wy tam robicie? Kogo zmieniacie i w jaki sposób próbujecie tę szkołę zmieniać? Tak, interwencje są takie po prostu zmiany yy, z bardzo różnych obszarów i w i na różny sposób mogą, mogą być wprowadzane. Wypracowujemy je wspólnie nie tylko z dziećmi, uczniami, uczennicami, ale też jakby całą taką społecznością szkolną, nazwijmy to, i nauczycielami, pracownikami, rodzicami również i całym jakby takim sąsiedztwem. No i one wynikają z jakby takich wyzwań, które sobie diagnozujemy gdzieś w jakimś danym miejscu, tak? I na przykład w jednej ze szkół na warszawskim Powiślu przy Kruczkowskiego jest duży potencjał rowerowy. Dużo ludzi dojeżdża faktycznie do rowerowy. Majtan też jest bardzo popularny, jest dużym sukcesem. Jest jakaś też ścież, sieć ścieżek rowerowych. Można byłoby dojeżdżać rowerem. No dzieje się to właśnie rzeczywiście w jakichś konkretnych momentach, ale, ale nie zawsze. No i próbowaliśmy zrozumieć, dlaczego niektórzy rodzice, no Mogliby wsiąść, czasem siadają, ale, ale w sumie jednak no, wybierają jakiś inny sposób, na przykład samochód. Mają żeby metro taki... blisko przecież. No, no właśnie to jest też ciekawe z tym metrem, bo to metro jest blisko, ale niewystarczająco blisko. Ta, ten spacer od metra, który jest, y, może zająć tam z dzieckiem z takim szczególnie, tak, siedmiu, ośmioletnim letnim, tak, siedem, osiem minut, czasami okazuje się, że to jest trochę za dużo. Jeśli mam podjechać jedną stację metrem i jeszcze iść 7 minut, to, to jest to taka bariera, którą już rodzice stwierdzają, nie, jak nie ma korka, to ja szybciej pojadę samochodem, na przykład z drugiej strony Wisły, tak? To pewnie właśnie badacze będą dokładnie pamiętali tę ten, ten, te, liczbę, ale my z, z rozmów z rodzicami wiemy, że jest taka granica tych chyba tam 10 czy 11 minut. Ja mogę iść na piechotę, jeśli. Czy, czy tam hulajnoką podjechać, jeśli ta droga zajmie mi do 10, 11 minut? Jeśli A jest więcej... w ekonomii taka inna liczba, stała Marchettiego, to kiedy z Łukaszem Nawarow rozmawialiśmy o tym, że to jest w 1994 roku taka liczba została opracowana przez pana Marchettiego, który powiedział, że ludzie niezależnie od epoki historycznej, od miejsca na świecie, od kontekstu, dojeżdżają dziennie do pracy nie więcej niż godzinę. I to jest wyliczona liczba 360 godzin dojazdów na osobę rocznie, mhm. czyli z grubsza godzina dziennie wypada. I to jest stała, i niezależnie od tego, czy jesteśmy w Warszawie, w Nowym Jorku, który jest mniej zakorkowany niż Warszawa, zgodnie z naszymi statystykami, czy to jest na przykład, y, to są skierniewice, to możemy dojeżdżać do pracy czy do szkoły właśnie w ramach jednej godziny dziennie, a ponadto wydaje nam się to za dużo. No ale teraz mówisz, że to już nie jest godzina dziennie, tylko że 7 minut to już może być za dużo, czy 11 minut może być za dużo na, na, na pieszo, spacerek. Dokładnie. Na na Nie jest to dużo, prawda? Jak sobie pomyślimy, no bo to, to, to jest kilkaset metrów, tak nawet czasami to jest, to jest mniej niż kilometr, i kroki bardzo się często. Nie siedmiu minut. Więc jakby tutaj na pewno jest jakiś temat, a i, i, i na przykład stąd tutaj tak, jakby mamy tę interwencję rowerową, która polega na tym, żeby, bo, bo kilka tam poruszyłyśmy wątków, jest to metro, jest rower jest jeszcze pieszy spacer. I to są właściwie już trzy różne interwencje w przypadku naszego projektu. Bo tak, jeśli byśmy chcieli zachęcić rowerowo, to okazuje się, że czasami rodzice nie mają pomysłu, którędy jechać bezpiecznie z dzieckiem, dlatego, że tak, teoretycznie zgodnie z przepisami z dziećmi, do 10 roku życia nie powinniśmy jeździć ścieżkami rowerowymi, czy do ósmego, przepraszam, teraz y, mogę, mogę to mieszać. Więc na przykład z pierwszo- drugą nie możemy jeździć ścieżką rowerową. Czasami tak faktycznie ta jazda ścieżką jest y, nieprzyjemna i niebezpieczna. Czasami to jest naprawdę y, ścieżka dłuż, szybkiego, ruchu, ulicy, tak. tak ruchu. Mm. Nawet jeśli ta ścieżka jest. Ścieżki to często po prostu nie ma. My możemy jeździć z dziećmi y, chodnikiem. Jest to... to też nie jest witane z entuzjazmem przez pieszych, dokładnie. Course. Więc my na Powiślu zrobiliśmy taką akcję wspólnie z Otwartym Warsztatem Rowerowym, taką grupą fajną, aktywną rowerową, która też pracuje z, z dzieciakami. Wytyczyliśmy takie szlaki, które są nieformalnymi szlakami z różnych punktów, takich, z których docierają dzieciaki do szkoły przetestowaliśmy je, oznakowaliśmy je na mapie, w tej chwili czekamy na pozwolenie, żeby oznakować je fizycznie też w przestrzeni publicznej, ale z dziećmi robiliśmy też próbne przejazdy tymi trasami, takie rowerowe masy krytyczne z dzieciakami, żeby jakby je, one je poznały, żebyśmy mogli je wspólnie przetestować. No i jakby się okazuje nagle, że ojejku, no faktycznie mogę pojechać tędy. Po prostu ktoś musiał się z takim pomyślunkiem rowerowym i doświadczeniem przyjrzeć tym, temu miastu trochę pod innym kątem. Jeśli chodzi o te piesze, te, te spacery, no to właśnie Okazuje się, że i to dzieci same wymyślały, co by je zachęciło do tego, żeby pójść tym, tym spacerem, żeby one namówiły też rodziców, żeby pójść na spacerem. No to niby by chcieli, żeby było coś ciekawego po drodze, coś fajnego. Chcieliśmy wymyślać takie właściwie gry uliczne i koło szkoły na Targówku przy Trockiej powstała seria takich malowanek na chodnikach wokół szkoły, na, na ścieżkach dochodzących do szkoły, a to jakaś wariacja na temat gry w klasy, a to slalom, który mogę pokonać hulajnogą, mijając tam jakieś konkretne punkty, a to po prostu coś ciekawego przez artystę Zaprojektowanego i namalowanego, coś po prostu wizualnie ciekawego, co tam dzieciaki po prostu może i rodziców zachęcić, żeby pójść się temu, przyjrzeć i w jakąś interakcję z tym. No wejść, najlepsze tak? są te poranne spacery, kiedy okazuje się, że na plastykę trzeba było przynieść 15 kasztanów. I to jest wtedy wycieczka, no prawda, przez ogród Saski czy przez inny park, celem zdobycia niezbędnych elementów. No i pojawia się właśnie ten temat gry, czy grywalizacji, w którym my też troszeczkę jakby uderzamy w projekcie pokazującym, no dzieciaki, nie chcemy budować rywalizacji, ale te grywalizacje, tak, żeby jakby pokazywać, że droga do szkoły może być też rodzajem gry i zabawy i możemy się potem zastanawiać, a jak wam poszło, a jak wam poszło, czy ile wy minut idziecie i też to z dziećmi, no dzieciaki się też właściwie wcielają w rolę badaczy i badaczek. i zastanawiamy myśleć, ile kroków idziesz do szkoły, a ile kroków idzie twój tata bo twoja mama, a ile czasu idziesz i z tego możemy matematycznie sobie już coś wyliczyć, tak? Średnie Nie tempo. zachęcajmy tym sposobem do matematyki, to myślę, że to trudno namawiać niektóre dzieciaki, ale, ale jest to jakaś metoda. A, tak, ale, ale okazuje się, że to jest w ogóle świetna zabawa. Mieliśmy kupi nabyliśmy też radar, taki prędkościomierz i dzieci po prostu mierzą prędkość samochodów przed swoimi szkołami, żeby naocznie zobaczyć, ile, ilu kierowców przekracza prędkość. No Czyli i to są bawią za... się w policjantów i tak. robią prawdziwe interwencje. I robią prawdziwe interwencje, Nie że policyjne. Oczywiście pytały, czy mogą też wylepiać mandaty, bo okazuje się, że na przykład właśnie przed trzecią ze szkół w Wawrze do no około 90% kierowców przekraczało prędkość. Czasem to było 10 km na godzinę. Dla dzieci nadal oburzające i słusznie. A czasami to były naprawdę takie prędkości, które absolutnie nie powinny na ulicy, na ulicy przed szkołą w ogóle jakby występ, występować. No i wtedy zastanawiam się, co zrobić. Jest dużo bardzo Klasycznych rozwiązań. W tej chwili też pracujemy kolejne interwencje, są już po prostu stricte zmianami drogowymi, wraz właśnie z odpowiednimi biurami w urzędzie miasta wprowadzanymi tak i właśnie w Wawrze, bardzo liczymy, że uda się tam doprowadzić do, do, do skutku po prostu przebudowę przejścia przy ulicy Kajki. I jest to ostatnie pytanie, już na zakończenie wspomniałaś o tych młodych badaczkach i badaczach. Jak współpracuje się z takimi, z takim żywym organizmem badawczym? No, bo to nie są jednak naukowcy, nie są to badacze z uniwersytetu, tylko młody na rybek entuzjastów, jak słyszałam. Przy tym radarze to rozumiem, że to był żywioł, Totalnie. te mandaty. To jest, to jest łatwe zadanie, żeby z dzieciakami pracować? Ja, ja to bardzo lubię. Chyba też jesteśmy w tym dobre, więc, więc można powiedzieć, że łatwe. Trudne zadanie polega na tym, żeby w mądry i sensowny sposób wykorzystać to, co dzieciaki przynoszą. Bo to, żeby zachęcić je do tego, żeby one zabrały właśnie jakieś dane, budujemy makiety, one jakby mapują różne rzeczy, mierzymy, liczymy. W tej chwili będziemy też robić badanie jakości powietrza, dzieciaki też będą montować takie czujniki. Mamy już czujniki zamontowane wokół szkoły, takie już bardzo szczegółowe czujniki w kilku punktach. One to bardzo chętnie robią. Potem my, dorośli i różni inni badacze, powiedzmy już tacy yy, yy, zawodowi. Zaawansowani z, w stażu. O, tak troszkę, może. Ta, troszkę bardziej zaawansowani w stażu. Muszą to mądrze wykorzystać. To jest o wiele trudniejsze niż, niż pozyskanie takich, takich danych od dzieci. Ten jakąś nurt się rozwija. Bardzo popularna jest ta, ta nauka obywatelska tak zwana, to citizen science w takich projektach związanych z przyrodą, z, ze środowiskiem, z, z ekologią. Trudniej się tak miasto bada, więc my próbujemy zobaczyć, jak można miasto w ten sposób badać. Tak I na przykład właśnie mobilność. Jakie kolejne kroki w projekcie? Mówisz o czujnikach, mówisz o e, różnych nowych technologiach, które pozwolą zmierzyć skalę przedsięwzięcia. To też będą dzieciaki w to włączone? Tak, jak najbardziej. To też pozwala im zrozumieć, co się w ogóle dzieje i dlaczego niektóre zmiany są ważne i które zmiany się przekładają realnie na jakąś zmianę, na przykład jakości powietrza. To też buduje jakieś całe zaangażowanie. W ogóle świetne, świetne jakby na, na, narzędzie, metoda pracy z nimi. No ale liczymy na wprowadzanie kolejnych interwencji pomysłów bardzo konkretnych. Powstają rezerwaty zieleni wokół szkół, moda rowerowa, o której wspominała jakby mówiłaś o rowerowym maju, może ośmielimy się zrobić rowerowy listopad. To znaczy właśnie spróbujemy, czy da się, czekamy na najbardziej deszczowy dzień, żeby wszyscy wtedy siedli na rowery i żebyśmy tak sobie pojechali razem. To będzie masa prawdziwie krytyczna. No, bardzo, bo, bardzo, bardzo. Mamy właśnie pomysł jeszcze wprowadzić kilka interwencji po to też, żeby koledzy, koleżanki, badacze mogli się temu przyjrzeć, zobaczyć co ma szansę na skalowanie, co się może sprawdzić, co się przenosi, jakby przekłada na jakąś realną zmianę i co mogłoby też być w innych lokalizacjach dla wartościowe, dla społeczności lokalnych, może nawet w innych miastach. Comobility trwa jeszcze półtora roku, ale wasza faza z tego, co wiem, do końca tego roku. Magda, mam nadzieję, że to początek tej opowieści, bo na drugą część już zapraszam na koniec tego roku, żebyśmy dowiedzieli się, co ostatecznie wyszło z waszych interwencji, co udało się zmienić, jak zmieniło się życie uczniów, rodziców i całego środowiska wokół tych trzech szkół, które badacie, czyli Powiśle, Wawer i Śródmieście. Tak. Będziemy trzymać kciuki za. Przepraszam, wśród mieście, wawer i targówek. Wawer i targówek, dobra. To będziemy trzymać kciuki za te społeczności lokalne i za Was jako badaczy, bo to przed Wami jest duże wyzwanie, bo dzieciaki sobie na pewno poradzą i mandaty tak. pewnie posypią się hojnie, czego kierowcom nie życzymy, bo chcemy wszyscy bezpieczeństwa, większego bezpieczeństwa i może bardziej zrównoważonego transportu. Magda, wielkie dzięki za tę opowieść. Barwną, entuzjastyczną na sam początek października, to jest w sam raz taka pigułka entuzjazmu badawczego. Magda Kubecka, placemakerka, badaczka miasta, animatorka i przede wszystkim e, badaczka w projekcie Comobility realizowanym u nas na Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki, piękne Magda. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt Sieci, Radio Campus.